Zostań w domu. Urzędowe sprawy załatw online. Urodziło ci się dziecko i potrzebujesz aktu urodzenia. Chcesz zarejestrować samochód lub zawiesić działalność gospodarczą? Zastanawiasz się, jak załatwić te sprawy w czasie, w którym nie powinieneś wychodzić z domu, a kolejne instytucje zawiesiły swoją działalność. Podpowiemy, jak dziś załatwić najważniejsze urzędowe sprawy. Z powodu koronawirusa wszystko się zmieniło, gdzie tylko możliwe, w szkołach, firmach i instytucjach publicznych rozpoczęto pracę zdalną. Urząd Miejski dla Bezpieczeństwa Mieszkańców i Pracowników również w większym stopniu pracuje poprzez e-mail, telefon i platformę ePUAP, ale nadal służy mieszkańcom Dąbrowy Górniczej. Mimo absencji spowodowanej opieką nad dziećmi pracują wszystkie wydziały, a codziennie około 400 pracowników urzędu realizuje swoje zadania i robi wszystko, co możliwe, żeby uciążliwości wynikające z epidemii w jak najmniejszym stopniu dotknęły mieszkańców. Jak to robimy w Dąbrowie Górniczej? Wiele spraw jest załatwianych przez telefon i online. Obok wejścia do Straży Miejskiej uruchomiono okienko podawcze do przyjmowania korespondencji. Usterkę i awarię zgłosisz, korzystając ze strony www.naprawmyto.pl. Przy współpracy z miejskimi instytucjami ruszyła infolinia dla przedsiębiorców, dla seniorów, dla potrzebujących wsparcia psychologicznego, całodobowy telefon dla osób dorosłych znajdujących się w sytuacji kryzysowej oraz infolinia dla dzieci, młodzieży i rodziców. Mimo epidemii w mieście prowadzone są bieżące remonty i inwestycje, trwają też postępowania przetargowe. Jak załatwić sprawę urzędową? Zanim przyjdziesz do Urzędu Miejskiego, zadzwoń lub napisz maila, bo być może nie musisz wychodzić z domu. Tak uzyskasz informację, czy sprawę można zrealizować zdalnie oraz czy jest ona konieczna do załatwienia właśnie dziś. Tylko trzy najpilniejsze sprawy, czyli sporządzenie aktu zgonu, uznanie ojcostwa wraz z wydaniem aktu urodzenia dziecka i odbiór dowodu osobistego, załatwisz w urzędzie osobiście, bez konieczności wcześniejszego umawiania się. Inne sprawy załatwiane są online i telefonicznie. Pamiętaj, od 16 kwietnia każda osoba przebywająca w miejscu publicznym musi zakrywać usta i nos, na przykład maseczką, szalikiem lub chustą. Dlatego odwiedzając urząd, zakryj usta i nos. Postaraj się też utrzymywać bezpieczny, dwumetrowy dystans od innych osób. Urząd Miejski w liczbach. Od 16 marca zanotowano ponad 23 900 połączeń przychodzących do Urzędu Miejskiego. Prawie 34 000 to łączna liczba spraw załatwionych przez Wydział Obsługi Urzędu. W Wydziale Spraw Obywatelskich, który zajmuje się meldunkami, dowodami osobistymi, prawami jazdy, rejestracją pojazdów czy działalnością transportową, załatwiono prawie 9 tysięcy spraw. Odbyło się to korespondencyjnie, tradycyjną pocztą i drogą elektroniczną, a w szczególnych przypadkach osobiście. W tym czasie pracownicy wydziału przeprowadzili też ponad 6600 rozmów telefonicznych z mieszkańcami. Chcesz wiedzieć więcej i być na bieżąco? Wejdź na www.dg.pl, a także zarejestruj się do bezpłatnego serwisu InfoSMS.